Jesteś polskim przedsiębiorcą i chcesz sprzedawać towary konsumentom w innych krajach Unii Europejskiej, ale obawiasz się dodatkowych obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji? To, jaki dowód sprzedaży powinieneś wydać, zależy m.in. od sposobu rozliczania podatku, na który się zdecydujesz. W dużym uproszczeniu możesz korzystać z przynajmniej jednej z tych procedur. Korzystasz z uproszczonej procedury VAT OSS. Nie korzystasz z VAT OSS, bo rozliczasz VAT lokalnie w krajach Unii Europejskiej, do których sprzedajesz towary. Nie korzystasz z VAT OSS, bo sprzedajesz na mniejszą skalę i nie przekraczasz progu sprzedaży 10 tysięcy euro do krajów Unii Europejskiej. Dla transakcji rozliczanych w ramach procedury VAT One Stop Shop nie ma obowiązku wystawiania faktur. Zasada dotyczy również dokumentów wystawianych na żądanie nabywcy. To Ty decydujesz, czy będziesz dokumentować swoje transakcje fakturą, czy też nie. Jeżeli zdecydujesz się na wystawienie faktur, to musisz je wystawiać zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce. Możesz to zrobić w wybranym przez siebie języku, na przykład po polsku lub angielsku. Jeżeli jako sprzedawca nie korzystasz z VAT OSS, to w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość będziesz prawdopodobnie zobowiązany wystawić fakturę. W takim przypadku do fakturowania zastosowanie będą mieć przepisy państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów. A co z paragonami? Obecnie do dostaw towarów rozliczanych poprzez VAT OSS w Polsce stosuje się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na przykład polski przedsiębiorca wysyła towary z Polski do konsumentów w Czechach, Słowacji oraz Niemczech i korzysta z uproszczenia VAT OSS w Polsce. Jeżeli zdecyduje się na wystawianie faktur, to będzie je wystawiał zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce. W tym przypadku w zakresie fakturowania nie będą mieć zastosowania regulacje czeskie, słowackie czy niemieckie. Na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji. Odpowiednio dla Czech, Słowacji lub Niemiec. Przedsiębiorca nie ma również obowiązku wystawienia paragonu. A co jeśli nie korzystasz z VAT OSS z uwagi na sprzedaż nieprzekraczającą progu unijnego? Jeżeli nie przekroczysz progu unijnego 10 tysięcy euro, możesz nie zmieniać dotychczasowego sposobu rozliczania VAT ani dokumentowania transakcji. W tym przypadku całą sprzedaż towarów wysyłanych do konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej możesz rozliczać w VAT tak samo jak sprzedaż towarów konsumentom w Polsce. Może być natomiast potrzebne odpowiednie oznaczenie tych transakcji w jednolitych plikach kontrolnych JPK VAT, składanych do Twojego Urzędu Skarbowego. Dla ułatwienia podam Ci przykład. Polski przedsiębiorca wysyła towary wyłącznie z Polski do konsumentów w Czechach, Słowacji i Niemczech, a całkowita wartość takiej sprzedaży nie przekracza progu 42 tysięcy złotych. Przedsiębiorca nie korzysta z uproszczenia VAT OSS i nie posiada w innych krajach unijnych stałego miejsca prowadzenia działalności, np. w postaci magazynu. Ze względu na to, że przedsiębiorca posiada siedzibę w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski, a całkowita wartość sprzedaży nie przekracza progu 42 tysięcy złotych, miejscem dostawy dokonanej na rzecz konsumenta jest Polska. Ze względu na to, że w przykładzie miejscem opodatkowania transakcji jest Polska, na przedsiębiorcy może ciążyć obowiązek zaewidencjonowania transakcji na kasie rejestrującej. Ponadto przedsiębiorca może być zobowiązany do wystawienia faktury, ale zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w Polsce. To już wszystko, co musisz wiedzieć o dokumentowaniu Twojej sprzedaży. Rozpocznij ją już dziś, pamiętając, że walutą transakcji na allegro.pl jest polski złoty, a na allegro.cz korona czeska. Powodzenia! Wejdź na Akademię Allegro i sprawdź, jak zwiększyć swoją sprzedaż. Akademia Allegro. Twój partner w biznesie i zakupach online.